No hej wam, cześć. Siarnia jak widać w formie. Białka też dziś tu krąży, ale znajdziecie. Akurat są drzwi otwarte do piwnicy. Tak, wy już musicie. To poszła sobie do piwnicy. No dzisiaj trochę szuflowałem. Ej, uspokójcie się, halo. Szarik. Fela. Możecie na chwilę chociaż przestać, co? Ty? Możesz na chwilę przestać? Czy nie? Znaczy z ciebie to nie raczej. No, poszuflowałem trochę. Trochę dzisiaj miało. No, wreszcie widać, że trochę ubyło. Powinno na jakiś czas teraz starszyć. To trochę jak z kopalni. Bo wiadomo, z wierzchu teraz twardnięta skorupa. Trzeba było ze środka wyciągać. Teraz jeszcze mamy do zrobienia. No, trzeba wywieźć pszenicę jednak stąd. Bo... No i to nie tylko myszy, nie? Myszy i szczury też. Wczoraj Fela znalazła jednego zdechniętego szczura. No i niestety nam wyjadają, więc zobaczymy. Się przewiezie do piwnicy, teraz tam siarnia urzęduje z Białką w każdej nocy, więc... No, zobaczymy, czy tam trafią. Może nie trafią. Bo tutaj, no to wiadomo. Przekopią się w każdym miejscu, gdzie im pasuje. Praktycznie. Szczur to wszędzie wejdzie. Co tam, Fela, czujesz szczura? No, niestety przy ostatniej tarce jeszcze mała awaria była. No i tam widzę, się zainteresowali. No ale tu też to koło od... Pewnie od nowości, jak taczka jest, to tam z 3 lata lepiej. Pęknęła sobie opona. Dętka na szczęście przeżyła. Od razu upuściłem powietrza, więc trzeba oponę samą kupić i zmienić. Dobrze, że zawsze jest druga taszka, no bo teraz muszę z tamtej przerzucić, bo na flaku nie dojadę, wiadomo. Więc najpierw będę musiał chyba wwieźć pszenicę. Bo tak to, no, wiadomo, brudna taczka. Halo, co wy tu robicie? Pytam się. Co ty tam, Fela, kopiesz? Chcesz kopać tam dołki, tak? Taki szczur to by Felę zjadł. A nie Fela jego. Fela, chodź tu. No, czuję. Nic dziwnego, że musimy schować szarik, nie? No Białka... Nie wiem, jak zawołam ją. Fela, możesz wyjść stamtąd? Nie wiem, że ty jesteś psem myśliwskim. Fela, byś tu musiała każdej nocy spędzać czas. No, szarik. I byś pilnowała. Niektóre psy to tak potrafią. Specjalne są do łapania różnych szkodników. Fela to by się nadała pewnie. Bo szarik widzisz, ona działa i nie chce, żebyś jej przeszkadzał. Mruczy. Fela, chodź, szarik.
Chodźcie tu. Fala jak się zajęła, to ona nic nie słyszy, więc to chociaż Szarik. Szarik jeszcze trochę teraz kudły gubi. Teraz tak zimna, ty kudły gubisz, tak? Pewnie jeszcze trochę z tych nazwijmy to letnich. Dobra, ja sobie muszę dalej działać. Białka, no dzisiaj się kręciła tutaj cały czas praktycznie, jak robiłem. A teraz akurat... No cóż, nie będziemy jej przeszkadzać, szukać jej. Chyba, żebym ją zawołał, ale nie wiem, czy ona przyjdzie. Białka! Odzewu brak. Fela tam miunczy. Dobra. Co dzisiaj na tyle. Coś się ciekawego wydarzy. Na pewno wrócimy. Także co, dzięki za oglądanie. Psiarnia pracuje. Trzymajcie się. No chodź, Fela. Fela pracuje. No i cześć.